Cześć wszystkim! Moi drodzy, minęło 7 dni od naszego przyjazdu do Australii. Hi! Hey! How are you? Good, thanks! No i wreszcie zaczynamy czuć się dobrze. Hi! How are you, mate? Minął nam jet lag wreszcie. Wciąż jesteśmy chorzy, ale jest wreszcie słońce, jest ciepło. To jest piękna pogoda. W nocy jeszcze marzniemy trochę. No ale już oswoiliśmy naszego kampera, dzisiaj nawet nakleiliśmy naklejkę na niego. Już mamy w nim wszystko urządzone, łóżeczka, rozplanowane, kuchnie i nawet wczoraj dokonaliśmy chyba jednego z przedostatnich zakupów. To na czym siedzę, to jest taka przenośna ubikacja, dzięki czemu w nocy nie musimy wychodzić gdzieś na zewnątrz, tylko bezproblemowo możemy korzystać z aplikacji. Zdecydowaliśmy się to, bo dwie noce temu była taka fatalna noc, że Kacper dostał biegunki i chyba z 10 razy musieliśmy iść z nim do ubikacji na drugim końcu tego miejsca, gdzie staliśmy, takiego pseudo kempingu, tak naprawdę parkingu. I no i to było bardzo niefajne, bo musieliśmy wychodzić na zimną noc, iść do tej ubikacji z nim, czekać, wracać i pierwszą część nocy chodził Andrzej, drugą ja i stwierdziliśmy, że to jest bez sensu i z uwagi na dzieci i na ich wygodę powinniśmy mieć taką ubikację u siebie. Ale nam się mieści, jest tylko krzesełkiem i fajnie działa. Konradziu mi dzisiaj pomagał z naklejką. Konradziu, to jest film, który wysłałam do babci między innymi. Do Natalii, Adama i kilku naszych znajomych, takich bliższych, do rodzinki. I może chcesz coś powiedzieć babci na przykład, co? Czy o tej Australii? Co? Jak się czujesz tutaj? Dobrze się czujesz, czy źle? Dobrze. A coś ci się podoba w tej Australii? Co? Kangury. Kangury, no super są kangury. Wczoraj byliśmy w Reptile Park, czyli w parku gadów, który taki park przygotowany trochę dla turystów, głównie dla dzieci. No ale były tam głównie endemiczne gatunki australijskie i to wszystkie niebezpieczne zwierzęta, między innymi krokodyle, pająki i kangury też. Pojechaliśmy tam, ponieważ ten park ma taką wartość edukacyjną, opowiadał trochę, jak wyglądają dwa najgroźniejsze pająki Australii, gdzie je można znaleźć, jak je rozpoznać. No i też były pokazy, na przykład karmienie misiów koala. Koali! Może koali. Głaskanie ich, a później był pokaz różnych gadów, które taki pan wyciągał ze skrzyneczki, między innymi krokodyla też. Można było głaskać te gady, ale on o nich przede wszystkim dużo opowiadał. Ale nie żaby. Żaby nie można było, bo żaba jest jadowita. To jest żaba, która była sprowadzona do Australii i spowodowała, że dużo zwierząt, dużo krokodyli między innymi wyginęło. Ginęła i nie wolno ich głaskać, bo są jadowite. No właśnie, nie wolno ich głaskać, bo są jadowite. Co jeszcze widzieliśmy wczoraj? Z Australii. Jeszcze jesteśmy? Tak. Co jeszcze widzieliśmy wczoraj? Aha, no i te kangury siedziały jeszcze, sobie wszędzie. Jeszcze, widzieliśmy... Co jeszcze widzieliśmy? Chciała powiedzieć o tych kangurach, Kaja, że one siedziały wszędzie. Siedziały wszędzie. Można było do nich podejść, pogłaskać je. Tak. A jakie miały futerko, dzieciaki? Brązowe, jak moje włosy. Tak. I to były takie ładne. Takie, ale takie miłuskie, że nie wiem, to futerko. I takie było ładne. Ładne. No, one tak sobie fajnie podchodziły. I skakały tak. I tak skakały. I to było niesamowite zobaczyć z tak bliska, jak skacze kangur. Tak obok nas. Pierwszy raz ja to widziałam. Dzieciaki tak samo i wszyscy, wow, tak skacze kangur. Jak to? No, a wszędzie nad głowami latały papugi. Tutaj jest dużo kolorowych papug, takich małych dosyć. I mnóstwo dużych, białych papug. I one tak jakby się ze sobą non-stop kłóciły. Te duże latają, skrzeczą, a te małe uciekają. Kaja, przesuwasz kamerę. Ups. Nie przesuwaj.
No dobra, uciekamy na północ, żeby było coraz cieplej. I co? No i było fajnie! No i było fajnie, papa! Papa! Nie mama, nie mama, papa, nie mama! To czekaj, później nakręcimy drugi film.